Hej wszystkim! Cieszę się, że tutaj jesteście. Dzisiaj jest taki trochę inny filmik, ale właśnie chciałabym rozpocząć nim tą tematykę, mianowicie tematykę paznokciową, która jest mi naprawdę niezwykle bliska. Ja przygotowałam dzisiaj dla Was filmik, gdzie pokażę Wam takie moje wakacyjne kolorki. Powiem Wam też, jakie bym wybrała, jeśli posegreguję je kolorystycznie i podzielę się na moimi spostrzeżeniami na jakiś temat, jeżeli takowe mam. Postaram się też Wam pokazać niektóre kolory formy jakby gotowych stylizacji na paznokciach, które już udało mi się wykonać kolorami, które Wam pokażę. Jak widzicie, troszeczkę tego jest, dlatego że jestem lekką lakieromaniaczką, ale spokojnie, nie robię tego tylko sobie, więc jakby te kolory lądują na większej ilości rąk niż tylko moje. Uwielbiam myśl wybór, uwielbiam takie kolorki, szczególnie właśnie wakacyjno-wiosenne, więc jeżeli interesuje Was, jakie ja Wam polecam, to zostańcie ze mną. Pierwszą piątką mojej tęczowej kolekcji, już idąc po kolei, są niebieskości. Jest tutaj też jedna szarość, właśnie od tego zaczniemy. Jest to kolor Whatever od Indigo. Słuchajcie, no jest naprawdę śliczny, bo nie jest to kolor szary, natomiast nie jest to też niebieski. Także myślę, że idealnie dopełni niektórych stylizacji, no i będzie też super wyglądał do opalonej skóry. Kolejnym kolorem jest Call Me a Unicorn. To jest niepowtarzalny kolor. To jest kolor, którego szukałam już od naprawdę bardzo dawna w różnych firmach i on gdzieś cały czas był zbliżony, natomiast nigdy nie osiągnął, nigdy nie był aż tak idealny, jak jest to ten kolor. Przepięknie wygląda do niego na przykład zwyczajna syrenka albo Pixel Effect od Indigo. Jest również tutaj Lavender Cream od Semilaka, jest Porto Marine. Właśnie te dwa kolory są, myślałam, że są generalnie do siebie dość zbliżone. Okazało się, że nie są, że Lavender Cream od Semilak jest sporo ciemniejszy. Natomiast właśnie chodziło mi o taki kolor ni fioletowy, ni niebieski. Też bardzo ładnym kolorem właśnie w tej tonacji takiej fioletowo-niebieskiej jest Acapulco od Neonate. Kiedyś też go miałam, natomiast teraz właśnie mam te dwa. Kolejnym jest Porto Marine od Semilac. No słuchajcie, to jest taki piękny kobalt, natomiast jest w nim nutka mleczna, także nie jest on taki bardzo, bardzo intensywny, natomiast naprawdę obłędny i też przepięknie wygląda na paznokciach. Wiem, że są wśród Was amatorki właśnie takich granatowych paznokci, więc to jest kolor całoroczny zdecydowanie. No i to jest Semilac Like a Mermaid, jest od stylizacji, jest kolekcji. Numer 506 jest naprawdę boski i też to jest kolor na każdą porę roku. Zobaczcie, jak on się tutaj pięknie mieni. Jest naprawdę cudowny. Mamy kolejną piątkę i są to już takie bardziej mięty. I jak widzicie, mam kilka odcieni mięty, bo ja osobiście je kocham. Jest tutaj przede wszystkim nabytek mój niedawny, Zanzibar. Nie wiem, czy dobrze widzicie, ten kolor posiada w sobie drobinki, więc jest to taki przepiękny, ale widzę, że troszeczkę jednak jest zniekształcony w kamerze. Jest to piękny odcień, naprawdę przepiękny odcień niebieskiego, taki wiecie, taki typowy właśnie super nazwany Zanzibar. Ma kolor tej wody i do tego ma jeszcze taką bardzo subtelną drobinę, także na wszystkich paznokciach będzie wyglądał na pewno przepięknie. Kolejnym kolorkiem jest Full Swimming Pool i on ma tutaj taki kolor, nie wiem do końca jak go określić, dlatego że generalnie na wzorniku mnie dosyć nie przekonuje, ale już na przykład przy dołożeniu do skóry wygląda niesamowicie. Bardzo modny w tym sezonie, także myślę, że warto zwrócić na niego uwagę. Kolejnym jest to nie jest co prawda lakier hybrydowy, natomiast jest to gel brush od Indigo. I tutaj też chciałabym powiedzieć coś na temat gel brushy, więc są to żele w pędzelku i można nimi swobodnie malować cały paznokieć, zarówno można nim robić wzorki. Świetnie nadają się do ombre, w tym momencie Indigo ma promocję 2 plus 2 właśnie na gel brushe, można skorzystać, kolory są. Nim właśnie robiłam też ostatnie ombre, więc jest to Yacht Club, polecam. Piękny, jasny błękit, taki z domieszką właśnie mięty. Już bardziej miętowym, chyba najbardziej miętowym z tych wszystkich kolorków jest Caribbean Sea od Semilaka. Jest to kolor, który znajduje się w tym momencie na promocji w Semilak. Można go kupić chyba w outlecie,
Wiem, że nie we wszystkich punktach stacjonarnych jest, ale słuchajcie, jest prześliczny, więc polecam. Na pewno wolę go bardziej niż Color Mint od Similaka, ewentualnie o Summer Mint, jeśli chodzi o O'Neonail. Uważam, że ma po prostu taki bardzo ładny kolor, taki pomiędzy. No i super mięta w ogóle, już taka bardzo zielona, która się nazywa Nevermint od Indigo. Miałam na paznokciach, wyglądała prześlicznie, naprawdę robił super wrażenie. Wygląda jak zielony, ale jest to taki właśnie, taka fajna zielona mięta. Po miętach przychodzi kolejna zielone i lekko żółte odcienie. Ja mam takie, wyglądają naprawdę świetnie do opalenizny, zarówno i na stopach, jak i na dłoniach. I słuchajcie, tutaj właśnie zebrałam kolory, które może na pierwszy rzut oka wydają się być do siebie bardzo zbliżone. Oczywiście wyróżnia się Maui Dream. Jest to naprawdę bardzo fajny kolor takiej zieleni, takiego czegoś. No naprawdę świetnie w ogóle, przepięknie wygląda w macie. Polecam. I teraz tak, kolejne kolory, tutaj też tak jak mówię, wydają się być do siebie dość zbliżone. To jest Yellow Bahama i Lemonade Paradise, nie wiem jak to się nam dokładnie wymawia, od Neonail. Są do siebie podobne, natomiast Yellow Bahama ewidentnie przy już pomalowaniu go na paznokciach wydaje się dużo bardziej żółty, trochę bardziej neonowy i potem mam wrażenie, że w trakcie noszenia też staje się takim bardziej żółtym kolorem z domieszką zieleni, nawet pod topem No Wipe. Natomiast Lemonade Parade zostaje taki, jaki jest, czyli jest to właśnie taki ładny zielonkawy mleczny odcień, taki pastel. Kolejnymi kolorkami jest to Bamboleo z Indigo i Citrolina. Citrolina to jest taki typowy, jasny, żółty, taki bardzo pastelowy. Natomiast Bamboleo to jest ciekawy odcień właśnie bambusa. Ni to żółć, ni to zieleń, natomiast wygląda i prezentuje się bardzo fajnie. Myślę, że jeszcze nie raz go użyję. I jeśli chcielibyście mieć jeden z takich kolorów, to myślę, że najlepszą opcją z nich byłoby jednak kupienie Lemonade Parade, bo jest taki najbardziej neutralny z nich wszystkich, albo właśnie Citroliny, bo jednak reszta jest już taka, no ja lubię, ale wiem, że nie każdy. Chociaż jak widać, ja nie potrafiłam wybrać, więc mam wszystkie 5. I bardzo modne w tym sezonie i w zeszłym sezonie i ogólnie od kilku sezonów żółcie i pomarańcze, żółcie przełamane pomarańczami. Ja osobiście uwielbiam, dlatego szukałam też takiego idealnego koloru, który by odzwierciedlał moje oczekiwania co do tego koloru. I dorobiłam się takich 6. No i tak, oczywiście, jak widzicie, miszmasz firmy, wszystko co... Ja nie jestem osobą, która się uzależnia raczej od firmy. Po prostu kolor mi się podoba, to wtedy kupuję, nieważne z czego jest. Takim najbardziej żółtym kolorem z tych wszystkich jest Giorgio Banani. Jest on taki troszeczkę musztardowy, bym powiedziała. Ma taką nutkę właśnie czegoś takiego ciepłego słońca. Tutaj wydaje się trochę mniej soczysty, ale może uda mi się to jakoś skorygować. No i co, jest to kolor, który się dość marszczy w lampie, ale to mają właśnie do siebie kolory takie jak żółte, pomarańcze, jakieś mocno napigmentowane, czerwienie i po prostu kolory z mocnym pigmentem. Tylko się da, pamiętamy, że jeżeli mamy problem z jakimś lakierem, bo marszczy nam się w lampie, nie chce nam zasychać, to wtedy po prostu musimy dłużej go utwardzać i kłaść zdecydowanie dużo cieńsze warstwy. Pamiętajcie, że lepiej położyć 3 albo 4 cieniutkie niż jedną taką, która raz nam miała zejść, albo ewentualnie jeszcze moglibyśmy dostać przez nią uczulenia czy czegoś takiego. Kolejny lakier, w sumie pokażę Wam 2, bo są do siebie dość zbliżone. I tak, jeden to jest Tagliatelle Toscane z Semilaka. Przepiękny kolor, to jest już moja druga butelka. Ja uwielbiam, naprawdę sprawdza się super. Co prawda jest trochę wymagający i trzeba nim pomalować kilka razy, ale wygląda ekstra. A drugi to jest Veni Vidi Peachy od Indigo i jest to też gel brush. Ja mam aktualnie go właśnie na swoich paznokciach. To jest ten kolorek. Na żywo jest dużo bardziej taki widoczny. Zdecydowanie posiada tak... Zdecydowanie.
Ja moim okiem dostrzegam, że posiada więcej tego pomarańczu niż kolor z Semilaka. Semilak też jest teraz na promocji, możecie go kupić w outlecie i na niektórych stoiskach. Ale ja uważam ten kolor za totalny must have, naprawdę, jeśli chodzi o wakacje. Kolejnym kolorem jest już troszeczkę bardziej rażący odcień pomarańczu i jest to Indigo So Special. Bardzo fajny kolor, myślę, że będę go używać, to też jest gel brush. No i dochodzą nam kolorki, jak nie mogłam nigdzie dostać Indigo, hedonisty, który zawojował internetem, to postanowiłam poszukać jakiegoś odpowiednika w innych firmach i znalazłam High Hybrid. Jak wiemy, high są troszeczkę tańsze, kosztują po 19,90, Indigo 34. Ale no powiem szczerze, nie ma tutaj jakiejś drastycznej różnicy, jednak widać, że jest to inny odcień pomarańczu, ale słuchajcie, oba wyglądają cudnie na paznokciach, więc nie ma tutaj jakiejś drastycznej różnicy. Oba są bardzo wymagające, naprawdę namęczyłam się niesamowicie, jak próbowałam sobie pierwszy raz high umalować, no bo malowałam normalnie, a tu okazuje się, że trzeba praktycznie wcierać suchym pędzelkiem w paznokieć, żeby cokolwiek na nim zostało i nie zeszło potem. To są moje pomarańcze, to są moje żółcie. Zdecydowanie, jakbym miała wybrać Wam jeden, który macie kupić, powiedzmy, i ja Wam wybieram, to wybieram Wam Tagiatel i będziecie zadowolone. Oczywiście, no, kolory pomarańczowe, chociaż teraz już firmy, coraz więcej firm i praktycznie w każdej kolekcji jest już jakiś piękny pomarańcz, więc jest z czego wybierać. Kolejna piątka i jest już to coś zdecydowanie, można powiedzieć, spokojniejszego. Natomiast dlaczego tu są? Tak jak wspominałam wcześniej, wiem, że nie każdy lubi, jak na paznokciach dużo się dzieje. Niektórzy lubią raczej stonowane kolory, ale jednak te wakacje skłaniają do tego, że fajnie by było coś chociaż tak delikatnie innego, coś zaszaleć. No i teraz, co ja Wam tutaj proponuję? Więc przede wszystkim brzoskwinka, która nazywa się Ibiza Chill. No i jest naprawdę super, to jest taki piękny kolor rozbielony od Indigo z kolekcji Natalii Siwiec. Uważam, że też must have, jeżeli lubi się tylko brzoskwiniowe kolory, to jest chyba najpiękniejsza brzoskwinia, jaką można gdziekolwiek dostać. Kolejnym kolorem jest Nudaholic. I pomimo, że on jest właśnie, wydaje się, nudziakiem, to też w styczności ze skórą ma taki lekko brzoskwiniowy odcień, wyróżnia się zdecydowanie na tle skóry. Myślę, że to jest właśnie propozycja dla osób, które no nie do końca lubią tam poszaleć. Kolejna to Pitaya Cocktail. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że jest to tak niepozorny kolor. Ja kupiłam tą butelkę za namową pani w Neonail. Ja wiem, że ten kolor jest teraz bardzo trudno dostępny, bo on był wycofywany i nie wiem dlaczego, bo na rękach to jest cudo i po prostu kończy mi się ta już buteleczka i bardzo żałuję, że nie mogę za bardzo nigdzie tego dostać. Kolejne to Sorry Gregory od Indigo. Bardzo podobnym kolorem, czyli kolorem takim nie różowym, nie brzoskwiniowym, nie neonowym i nie pastelowym, tylko wszystkim wraz, jest kolor Pink Doll 033 z Semilaka. Ja miałam oba kolory, są do siebie naprawdę dość podobne, jednak mam na razie ten, no zobaczymy, jeszcze nie malowałam nim na paznokciach, jak na razie tylko na wzorniku, ale bardzo mi się podoba. No i Kiss Meralda. To też jest niepozorny kolor, bo szczerze mówiąc, jak tak na niego patrzę, to myślę sobie, no taki jesienny, ale pomalowałam go na paznokciach mojej mamie i jakoś tak od razu wakacyjnie się zrobiła. Naprawdę też niepozorny, bardzo ładny kolor. Tej piątki, jeżeli miałabym Wam powiedzieć, czego Wam brakuje, jeżeli jeszcze tego nie macie, to zdecydowanie będzie to odcień Sorry Gregory, ewentualnie właśnie jeśli macie Pink Doll, to jest bardzo podobny odcień. Pitaya, nie wiem, czy dostaniecie, ale jeśli tak, to polecam serdecznie. Kiss Meralda jest niesamowita na paznokciach, a Ibiza Chill to jest totalny sztos. No to w sumie wymieniłam praktycznie wszystkie stąd, no ale no co zrobić. Kolejna piątka, kolejna bardzo żywa piątka, bo tutaj znajdują się naprawdę już takie dość nowe odcienie. I uwaga, też odcień czerwienie, który uważam, że jest naprawdę piękny. I ja na przykład, jeżeli mam sobie pomalować, a już na pewno jakbym chciała czerwone paznokcie w wakacje, co się raczej nie zdarzy, ale jeżeli miałabym to zrobić, to wybrałabym pewnie ten odcień. Jest to odcień Sexy Red z Neonail, tylko uwaga, właśnie, odcień z Neonail, dlatego że na przykład Semilak też ma w ofercie kolor czerwony, który nazywa się Sexy Red, też jest ładny, ale
tamten ma więcej pomarańczowych tonów. Ten jest zdecydowanie taką typową, piękną, krwistą czerwienią. I tak, te trzy kolorki są do siebie delikatnie podobne. Oczywiście jest to przypadek, no nie, ja też nie chcę kupować takich samych kolorów, ale no jak patrzę na nie, to nie wiem, który z nich miałabym komuś oddać. Jest to kolor Indigo Felizio i ten na pewno sobie zostawię, bo jest to gel brush, więc w razie czego do ombre jak najbardziej się przyda. Mam tutaj też Similac Neon Orange, który miałam w zeszłym roku na wakacjach, więc po pierwsze mam do niego ogromny sentyment, a po drugie to jest naprawdę super i do opalonej skóry wyglądał obłędnie. I Bermuda's Beach, który ma troszeczkę więcej różowych tonów i jest jakby o ton zgaszony bardziej niż te obok kolory, więc one też raczej ze mną zostaną. Tak jak mówiłam wcześniej, mam jeszcze Sexy Red z Neonail i Indigo Sicilian Orange, który wydaje się być takim pomidorowym, pomarańczowym, trochę czerwonym, naprawdę bardzo ciekawym kolorkiem. Myślę, że się polubimy. Który z tych? No jeżeli nie macie ładnej czerwieni, to zdecydowanie polecam Wam ten odcień. Jest też bardzo ładny odcień czerwieni z Provocatera, z Spanish Flamenco i Similaka Girl on Fire, natomiast ja aktualnie posiadam ten i ten z Provocatera, więc no ja polecam akurat te. No i co, jak chcecie neon, to ja bym Wam mówiła, żebyście brali sobie taki naprawdę fajny neon, gdzie w ogóle on wygląda pięknie w macie, to ja Wam polecam właśnie wziąć Neon Orange z kolekcji Margaret. Raczej nie powinnyście żałować. Piątka to trochę bardziej delikatne, pastelowe kolorki. I co? No może od razu nie będę tutaj przedłużać. Mamy tutaj piękny kolor Lotus Flower. To jest prawie 1:1 odpowiednik Similaka 130 Sleeping Beauty, więc myślę, że ten kolor jest tak sławny w całym internecie, że raczej wszyscy wiedzą o jego sile przebicia. Naprawdę śliczny. To jest właśnie taki must have, jeżeli chodzi o kolory. Uważam, że dobrze mieć przy sobie taki kolorek. Kolejnym kolorem, w którym tak naprawdę się zakochałam, jest Martini i Bikini od Indigo, która zawojowała internet. I jest to róż. Jest to bardzo delikatny, mleczny róż, ale słuchajcie, no jak on wygląda nawet na nieopalonej dłoni. Naprawdę wygląda przepięknie. Red Velvet Cake od Neonail. To jest też ciekawy kolor. On jest taki trochę niepozorny, ale na paznokciach daje czadu i to jest naprawdę taki bardzo fajny, jasny, praktycznie rażący róż, taki pastelowy neon. Kolor, bez którego ja na przykład nie potrafię też funkcjonować, to jest Creamy Cookie od Similaka. Jest to kolor właśnie takiego ciasteczka. Jest super, to jest też już moja druga butelka, ja się nie rozstaję raczej. No i kolor Elegancja z Indigo i to też jest gel brush. Ma piękny odcień, też właśnie taki ciasteczkowy, bezbliżony, ma natomiast troszeczkę więcej jakby różu i brzoskwini w swojej tonacji. Który z tych kolorów? Myślę, że wszystkie z nich tutaj. To są kolory takie dość neutralne, wiadomo, nie każdy się gustuje w jakichś kolorach zieleni i niebieskiego, ale raczej takie lubią wszyscy. Mamy tutaj fankie róże, myślę, że na pewno. I to są tutaj właśnie zebrane takie 5 prześlicznych odcieni różu. Nie są tylko wiosenne, więc jak już się zaopatrzycie w któryś z nich, to czy letnie, więc jak już się zaopatrzycie w któryś z nich, to myślę, że będziecie z nich korzystać może nie ze wszystkich, ale przez cały rok. I teraz mówię o tym dlatego, że na przykład kolor Ready for Success ja uwielbiam, naprawdę jest prześliczny, malowałam nim nawet w zimie, bo jednak ma taki delikatnie chłodny odcień tego różu, więc pasował super, wszyscy zwracali uwagę. No ja wiem, że nie każdy w zimie sobie taki różowy zrobi, ale ja akurat tak. I no co, naprawdę świetny kolor Similaka, kolekcja All in My Hands, więc dodatkowo jak będziecie kupować z tej kolekcji, to wspieracie polskie kosmetyczki. Kolejnym kolorem, troszeczkę podobnym, jest kolor Nie Wiem od Indigo. Jest świetny, jest bardzo ładny. Naprawdę to jest taki kolor, że myślę, że nazwali go idealnie. Potem bardzo wakacyjny odcień różu. Taki lekko neonowy, to jest właśnie taki pastel neon. Lovely Mickey od Similac. Też lubię, też używam. Fajnie się komponuje z niebieskim. Mam też takie pieki, też bardzo ładnie z nimi wygląda. Gel brush od Indigo Superwoman.
też bardzo ładny odcień różu. Na pewno zostawię sobie go właśnie pod ombrę. No i tutaj Thailand Beauty, który jest takim fuksjowym kolorem, ale też z taką neonową nutką. Ten kolor jest obłędny. Co prawda nie każdy sobie taki lubi na taki pozwolić, ale naprawdę jeżeli szukacie czegoś takiego, to Thailand Beauty polecam zdecydowanie. Neonail. I który bym kupiła z tych, które tutaj mam? Myślę, że zdecydowanie wybrałabym któryś z tych dwóch, jeżeli właśnie poszukiwałabym takiego jakiegoś neutralnego różu, ale różu widocznego, ale nie za bardzo, to wzięłabym albo nie wiem, albo Ready for Success z Similaka. Oba są naprawdę prześliczne. I ostatnia szóstka, fioleto róże. I fiolety, i róże, i tego typu podobne. Myślę, że są to też takie bardzo neutralne kolory, większość je uwielbia. Teraz, no ja tutaj aż trzęsę się zawsze, jak widzę te dwa kolory. Najpierw miałam Strawberry Fields z Neonail. To jest naprawdę przepiękny taki fiołkowy kolor. No jest super, jest czasami trochę bardziej różowy, czasami bardziej taki właśnie fioletowy, ale jest ślicznym odcieniem takiego chłodnego różu i wygląda pięknie na każdej karnacji, na każdej dłoni, czy to robię swojej mamie, babci, czy sobie, czy na stopie, czy w wakacje, czy nie. Także zdecydowanie polecam Wam ten kolor. I teraz bardzo podobny do niego, troszeczkę mniej fioletowy, jest Discoteca Kiss z Indigo. Jego właśnie kupiłam teraz, dlatego że kończy mi się już Strawberry Fields i bardzo nad tym ubolewałam. Jest faktycznie do siebie podobny, ale jednak nie jest to to samo. Chociaż też jest równie piękny. Kolejny kolor to jest Insta Queen. Też jest bardzo fajny, jest to już taki trochę ciemniejszy odcień różu, ale też jest naprawdę, naprawdę super. Myślę, że ślicznie będzie wyglądać na dłoni. Wiem, że jest wiele, wiele osób, które taki odcień właśnie ubóstwiają, więc to będzie naprawdę wielosezonowe. No i co? Jak ja nie jestem jakąś wielką tam fanką fioletów, tak jak zobaczyłam odcień Figo Fago, to przepadłam. Mam go aktualnie teraz na stopach i słuchajcie, wygląda cudnie. Naprawdę wygląda ślicznie. Ja nie żałuję, że go kupiłam. To jest właśnie Figo Fago od Indigo. Mam go w formie gel brusza, on chyba też występuje w formie zwykłej hybrydy. Ale no teraz opłaca się, jak jest ta promocja 2 plus 2, właśnie zainwestować w te gel brusze, bo można mieć tak naprawdę za 100 zł 8 kolorów. Ja to tak przeliczam, ewentualnie za 54, bo one są po 25 zł. Opłaca się. No i ostatnie dwa gagatki i jest to Provocateur Streets of Lisbon i Indigo hashtag. No, też są do siebie zbliżone, też to jest taki odcień, moja babcia to by pewnie powiedziała, majtkowego różu, ale jest śliczny, naprawdę bardzo ładnie, delikatnie wygląda na paznokciach, aczkolwiek dalej wiosennie czy letnie, więc można zdecydowanie coś takiego zrobić. Też można zrobić jakieś ładne zdobienie z nim w roli głównej, także polecam. No i co? Które bym wybrała, jeżeli miałabym, powiedzmy, wybrać z nich jakieś must have? Na pewno któryś z tych kolorów, na pewno któryś Discoteca albo Strawberry Field. Wybrałabym Figo Fago, bo myślę, że wiele z Was nie ma takiego fioletu w swojej kolekcji, a uwierzcie mi, że potrzebujecie go. No i któryś z kolorków właśnie z tych dwóch, dlatego że też są do siebie zbliżone i też wielosezonowe, jakby nie tylko na jedną porę roku. No i co, kochani, ja się już z Wami żegnam, na do widzenia, pokażę Wam jeszcze te moje paznokcie teraźniejsze, które mam. Ja akurat mam na nich zrobione takie delikatne wzorki, mam je nadbudowane bazą proteinową. Jak widzicie, mam zdobienia, to też są lakiery hybrydowe, wszystko i mam ten kolor, to jest gel brush, tutaj też mam wykonane nim zdobienia. No takie sobie teraz wymyśliłam, ogólnie mam dość długie paznokcie w tym momencie, ja zazwyczaj takich długich nie noszę, bo gdzieś tak wygodniej mi, jak nawet piszę na klawiaturze, mieć krótsze. No ale dobra, to są moje teraźniejsze paznokcie, jak już jesteśmy w temacie paznokciowym. Ja się z Wami teraz żegnam, mam nadzieję, że jeżeli Wam się podobał, to klikniecie łapkę w górę, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jaki jest Wasz must have, jeśli chodzi właśnie o kolory lakierów hybrydowych, czy macie któreś z tych, które ja Wam pokazałam, czy lubicie, jakie macie wrażenia. Okej, no to w takim razie słuchajcie, ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmie.